Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami gra z koszyka szybko zrobionych gierek, prawdopodobnie przez jednego, dwóch, może trzech gości, wiecie, gdzieś w garażu, najprawdopodobniej po jakichś proszkach albo piwie i w sumie dla beki, a nie dla sławy i pieniędzy. Pamiętacie może taką starą, świetną komedię jak Polowanie na mysz z 97 roku, gdzie dwóch gości odziedziczyło rozpadającą się chałupę z dzikim lokatorem w środku. Okazuje się, że rozsypująca się rudera może być po remoncie warta fortunę. Jest jednak jeden drobny, uszaty problem. Niestety ten włochaty jegomość jest naprawdę kozakiem. Nawet sam Christopher Walken, grający głównie zimnokrwistych, bezuczuciowych twardzieli z klasą, nie podołał tutaj uszatemu mieszkańcowi. Polecam sobie obejrzeć ten film, Polowanie na mysz, jeżeli lubicie klasyczne komedie familijne, gdzieś tam z dzieciakiem, z żoną, z dziewczynem, coś w tym stylu. Wracając do gry Red Simulator. Twórca chyba wzorował się nieco właśnie na tym filmie. Naszym zadaniem będzie tutaj przeszkadzanie mieszkańcom. Gierka jest dość tania, oficjalnie na Steamie po 6 euro, na G2 na razie nie było ofert sprzedaży. Fabularnie wcielamy się w szczurka, którego zadaniem będzie brutalne wymordowanie wszystkich mieszkańców typowego amerykańskiego osiedla na przedmieściach. Chociaż czy tak do końca typowego osiedla, to nie wiem, skoro mamy tutaj trzy typy mieszkańców. Alienowatych Azjatów, przypakowanych czarnych z taką koszulką security na plecach oraz białych, chciałem powiedzieć normalnych, ale zabrzmiałoby to nieodpowiednio. Białych, lekko grubawych gości. Pierwsze co warto zrobić, to ogarnąć dość nietypowe sterowanie. Nasza mysz nie potrafi obracać się tak płynnie, jak to tradycyjnie ma miejsce w każdej grze, tylko robi sobie kółko. Jeżeli chcemy się obrócić, to tak jakbyśmy obracali się troszeczkę dookoła. To trochę irytuje i trzeba się przyzwyczaić. Poza tym możemy łapać przedmioty w nasze łapki. Nawet takie duże kolumny grające, wiecie, jakieś kina domowego też możemy złapać, nie ma problemu. Możemy je zrzucić komuś na przykład na głowę, żeby zrobić trochę hałasu. Mamy też opcję żarcia. Niemal wszystkiego. Chociaż trochę dziwnie wygląda sytuacja, kiedy za kanapą komuś rosną jakieś grzybki halucynacyjne. Pod wanną ktoś trzyma ser szwajcarski, a hamburger leży sobie w zlewie. Pierwsze zadania, jakie przyjdzie nam tutaj wykonać, to po prostu zjeść odpowiednio dużo żarła w pierwszym budynku. Musimy jednak uważać na domowników, którzy mieszkają w danym budynku. Powiem wprost, nasi domownicy mają wylew kwasu do mózgu i nawet jak zaczniemy im skakać po twarzy, to musi minąć nieco czasu, aż nas w końcu zauważą. Stopień trudności, jaki wybieraliśmy tworząc grę, decyduje o tym, jak szybko nas zauważą oraz też na parę innych czynników, o jakich opowiem wam później. By uniknąć 100% wykrycia naszego szczurka, musimy się ukryć, na przykład pod łóżkiem, w śmieciach, pod samochodem, za fotelem, za kanapą, za sałatą i tak dalej. Co dość fajne, kiedy jesteśmy pod jakimś obiektem, to aktywuje się jakby, można powiedzieć, że trochę przeźroczystość, czyli widzimy, co jest na kanapie albo przez kanapę, kiedy myszkujemy pod nią. Niestety chyba nie ma tutaj opcji pierwszej osoby. Nasze NPC mają wylew mózgowy, bo cały czas nas szukają, mówią, że coś słyszeli, że chyba słyszą jakieś głosy, byśmy też wyszli gdzieś z kąta i tak dalej, mimo że po prostu sobie człapią po całym budynku i nawet durne otwarcie drzwi przez naszą myszkę powoduje od razu całą atencję dookoła. Czasami to śmieszkowo działa, kiedy siedzimy w koszu na brudną bieliznę, a w łazience kręci się sześciu typa, szukając szczurka, jeszcze w dodatku wszyscy faceci. Trochę dziwne, prawda? Co stanie się, jeżeli osiągniemy 100% wykrycia? I to wszystko, jak mówiłem, zależy od stopnia trudności. Przyjeżdża ekipa deratyzacji, czyli po prostu szczurołowcy. Po okolicy latają specjalne kolesie, które pryskają na nas środkami chemicznymi. Mamy 100% wykrycia i każdy z góry od razu nas jakby widzi, ściga i tak dalej. Jeżeli gramy na wyższym stopniu trudności, no to obrywamy tymi środkami chemicznymi dużo mocniej, dużo szybciej. Musimy wskoczyć w jakieś miejsce, na przykład do śmietnika i siedzieć po prostu cicho jakiś czas. Zadania podzielone są na domy. Musimy najpierw wykonać zadanie w jednym domu, by móc iść do innego. Najczęściej opierają się o zjedzenie X jedzenia, zatrucie X pokarmu ludzi oraz zniszczenie im X rzeczy. No, oczywiście możemy to robić w dowolny sposób. Ja na przykład zrobiłem coś takiego, że nie mogłem niestety przez dobre 15 minut znaleźć jednego pieprzonego banana w wybranym domku, to poleciałem sobie zjeść do poprzedniego i zadanie mi jakoś po prostu zaliczyło. Kiedy tego dokonamy, odpala się misja na czas. Musimy ze śmietnika zabrać raka. To znaczy no plagę, tak? Zatrucie, choroby jakby i po prostu roznieść je po konkretnych miejscach danego domu. Innym razem odpali się misia
to znaczy misja ratunkowa. Gdzieś w domu leży martwy szczur. Naszym zadaniem jest go zapakować na plecy i przetransportować do szczurzego schronu. Co jest takim szczurzym schronem? Oczywiście duży kontener na śmieci. To taka szczurza baza, gdzie za każde poprawnie wykonane pełne zadanie zarażenia, zapaskudzenia całego domu dostaniemy punkty do rozwoju naszego szczurka. Możemy podnieść mu na przykład skoki, siłę rzucania przedmiotów, wytrzymałość albo regenerację splunięcia rakiem. Tak, nasz szczurek ma jakby gruczoły jadowe pod klawiszem 1 na klawiaturze i potrafi pluć kwasem. Odpowiednia ilość takich splunięć paskudztwami na jakiegoś NPC-a wytrąci go na jakiś czas z równowagi. Możemy też w ten sposób niszczyć przedmioty, czy po prostu pluć na przykład wazon i on się rozpadnie na kawałki. Napotkałem w grze naprawdę sporo bugów, ale czego się spodziewać po prostej gierce za kilka euro? Raz otwierając szafkę, mój szczurek został popchnięty przez drzwiczki tej szafki i wylądował poza domem. Innym razem, no przez ścianę, tak? Innym razem rzucone na przejście w drzwiach jakieś przedmioty, na przykład poduszka, sprawia, że czasami NPC się zawiesi i będzie miał głowę piętro wyżej, albo będzie mu wystawać przez dach. Finalnie nie wiem, jak podsumować ten tytuł, jak jasno go ocenić, bo jest to produkcja zrobiona trochę z jajcem i trochę dla jajec. Zamysł twórcy raczej nie było nim zrobienie megaprodukcji pozbawionej w ogóle błędów, a stworzenie czegoś, co odpalimy sobie na godzinę, dwie, trzy i ciśnimy przysłowiową bekę. Oczywiście, jeżeli komuś akurat taki pomysł na małą produkcję, taką totalnie dla jajec, przypasuje, bo niektórym takie gry w ogóle nie pasują i się nie podobają. Nie wiem czemu. Ja bawiłem się około 2 godzin i nie uznaję tego za jakiś stracony czas. Wiele zależy od tego, czy jesteście gotowi wydać się około 2 dych, może lekko ponad, za taką zabawę i czy w ogóle taka zabawa daje wam frajdę. To, czego jednak zabrakło mi w tej grze, to trochę więcej przejść do tych domów niż tylko garażem i drzwiami. Kiedy otwieramy drzwi, to od razu jest atencja całego domu, wszystkich mieszkańców, że drzwi się otworzyły. Brakuje mi możliwości na przykład wydrapania się po rynnie na balkon albo użycia po cichu jakiegoś wejścia, wiecie, dla psa czy dla kota w drzwiach. No i oczywiście brakuje mi tu właśnie kotów albo psów. Rat Simulator jest grą we wczesnym dostępie i możemy poczytać, co autor planuje dodać do swojej produkcji. Przede wszystkim więcej mapek, walki z bossami w jakiś sposób, żeńskie typy NPC, misje poboczne oraz poprawki w optymalizacji. Mi brakowałoby tu jednak przeciwników, typu kot albo pies, że musimy przed nimi uciekać, one węszą, gdzieś szukają nas i tak dalej, jakieś, nie wiem, trutki na szczury, pułapek, takich tego typu rzeczy. Finalnie tej produkcji od siebie zostawię miniaturkę delikatnie powyżej niebieskiej, czyli jest po prostu standardowo ok. Bawiłem się śmiechowo jakiś czas, jednak ta produkcja też nie zasługuje na jakąś ocenę dobrą albo bardzo dobrą. Tyle.